Praca, Fortuna, pierwsza liga, sezon 2023-2024 przed nami, 20. kolejka, pierwsza w 2024 roku. Jesteśmy na stadionie przy ulicy Konwiktorskiej 6 w Warszawie. Polonia kontra Arka Gdynia. Wygraliśmy pierwszy mecz, to dlaczego mamy dzisiaj punktów nie zdobyć? Chcemy się zrewanżować Polonii za pierwszą rundę, więc liczę na ofensywny, dobry mecz, ale szczęśliwie dla nas zakończony. Wyniki sparingów, które Arka odbyła w Turcji, troszeczkę może nie napawają optymizmem, natomiast mam nadzieję, że wynik będzie pozytywny. Prowadziłem Polonię Warszawa w grze Football Manager. Skąd pan pochodzi? Ze Stanów Zjednoczonych. Arka nie może równać się z Polonią. Zaufaj mi, będzie 2-0 dla Polonii. Życzenie to jest 1-1, ale... A ja 1-0. Dla Polonii. Dla Polonii. Miejmy nadzieję. Jestem optymistą, typuję 3-1. Jesteśmy pełni optymizmu i nadziei na to, że będzie zdecydowanie lepiej niż było jesienią, szczególnie w meczach domowych, bo to była nasza zmora i przekleństwo. Powiedziałem dzisiaj chłopakom na odprawie, że nie mogliśmy trafić nic lepszego na początek jak lidera, bo to jest wysoko postawiona poprzeczka, ale jak się mierzyć to z najlepszymi, jak zaczynać to z wysokiej półki i tutaj potrzebna nam jest determinacja, wiara w to, że możemy dobry wynik osiągnąć i myślę, że jesteśmy na to gotowi. Gadać, podpowiadać, cały czas, informacje, krótkie komunikaty, ale gadamy, skoncentrowani na detalach, one odgrywają najważniejszą rolę. Dawaj, panowie. Dobrze wiecie, że umiejętności mamy wystarczające, żeby w tej lidze nawiązać walkę z każdym. Dzisiaj potrzebna nam jest dobra głowa. To jest klucz. Dajcie pracować głowie. Niech ona was dobrze poprowadzi. Dużo dobrej energii, panowie, od samego początku. Niech się pali. W sercach, w głowach, niech niosą nogi i tylko i wyłącznie zwycięstwo. Panowie, całym sercem z wami od samego początku. Siła jest w drużynie. Pamiętajcie o tym. Dawać, panowie, od początku skoncentrowanie, a w nich za... Jest pierwszy strzał i groźny od razu próbował Olaf Kopacki. Tymczasem po raz pierwszy prawą stroną atakują Arkowcy. To jest dobre zagranie, powinna być bramka, tak jest, gol! Marcjanik. Dobre! Jedź! To będzie 1-1, Kopacki strzela i piłka w siatce, arbiter rągiewki nie unosi, a zatem spalonego nie było, 2-0. Dobrota, teraz Czubak przejmuje piłkę. Dobrej drogwo! Nie! Brawo! Zamykamy! Adamczyk. Zdaniony z nich nie wychodzi znowu do piłkarza Arki. Adamczyk do Kopackiego. Kopacki! Ależ bramka, ależ akcja! 3-0! Lepiej tego nie mógł zmieścić obok słupka. No nie ma, dawa! I w tym momencie sędzia główny spotkania pan Patryk Gryckiewicz zakończy pierwszą odsłonę meczu. Wynik po trzykroć nieadekwatny do naszych oczekiwań, ale walczymy dalej, poprzednie. Dawaj, Poloniści trochę więcej miejsca mają zawodnicy czarne. Koszol, Kobusiński cały czas w dryblingu. No i to było zagranie obrońcy Arki do bramkarza. Pierwsza połowa szczerze zamknęła już mecz. Ciężko było do tego wrócić. Chcieliśmy, próbowaliśmy, ale nie wyszło i myślę, że to jest taki gong w pierwszej tej kolejce.
mocny falser w naszym wykonaniu. Nawet nie oddaliśmy jakiegoś groźnego strzału na bramkę, nie stworzyliśmy 100% sytuacji i to trochę boli. Arka dzisiaj pokazała klasę. Jeszcze jedna bramka mogłaby gdzieś tam paść, bo była jedna, druga sytuacja, ale na pewno ta bramka cieszy, że Kobi też strzela. Dobacki strzela, jest dobitka. Wiadomo, jest lekki niedosyt, że nie było tego hat-tricka, ale no co, czasem szczęście nie chce pomóc. No teraz są liderem, no, pokazują dobry styl i szczerze mówiąc, wydaje się, że awansują do ekstraklasy. Szanowni Państwo, czy ty masz, czy nie? Ja tak kocham Cię. Nie przejmujemy się tym, niech krzyczą, przyjdzie czas, że jeszcze będą z nami się cieszyć, a wtedy szczerze my możemy powiedzieć coś więcej. Na razie musimy wygrywać, zdobywać punkty, żeby właśnie odegrać się na tych, co są przeciwko nam tak naprawdę, bo to nie pomaga i każdy o tym wie. Do końca sezonu będziemy walczyć, gryźć trawę, żeby ten być w pierwszej lidze na następny sezon był.